Coraz więcej miast zastanawia się nad finansowaniem in vitro z lokalnych budżetów. Czasem temat wpada pod głosowanie radnych, jak na przykład było w Jeleniej Górze. Innym razem głos zabierają obywatele w referendum, jak na przykład wydarzyło się w Bielsku Białej. Wiele osób zastanawia się, dlaczego organizacje pro-life i Kościół wypowiadają się przeciwko tej metodzie. Jak to możliwe, że katolik, który podkreśla godność każdego człowieka, nie zgadza się na in vitro? Przecież tu chodzi o dzieci. Porozmawiajmy więc o dylematach etycznych. Marcin Nowak, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Zapraszam na nowy odcinek projektu LIFE. Metody sztucznego zapłodnienia mają szerokie grono zwolenników. Jednak wielu z nich nie zna ani historii procedury in vitro i jej poszczególnych etapów, ani ryzyka, jakie się z nią wiąże. Racjonalne głosy naukowców, lekarzy i genetyków są ignorowane i nie mogą się przebić przez szeroką reklamę klinik in vitro. Zazwyczaj nie wspomina się o innych rozwiązaniach dla niepłodnych par, bezpieczniejszych dla dziecka i jego mamy. Dyskusja na temat in vitro jest dyskusją bardzo trudną. Chcemy uszanować cierpienie wszystkich małżeństw, które często od lat niosą na swoich barkach dramat niepłodności. Chcemy z najwyższym szacunkiem odnosić się do dzieci poczętych metodą in vitro. Równocześnie nie możemy pozostawać obojętni na los tych, które zamrożone w temperaturze ciekłego azotu czekają na rodziców. Zanim powiemy o dylematach etycznych związanych z in vitro, chciałbym podkreślić, że szanujemy i kochamy wszystkie dzieci poczęte metodą in vitro. Mimo, że powstały poza organizmem matki, od pierwszych chwil ich życia na szalce Petriego posiadają niezbywalną i nienaruszalną godność osoby ludzkiej. Ich życie już się rozpoczęło i jest tak samo pełnowartościowe, jak życie dzieci poczętych naturalnie. Przysługują im wszystkie prawa człowieka. Przede wszystkim najważniejsze z nich – prawo do życia i rozwoju. Niestety jest ono naruszane na wielu etapach procedury in vitro, która nierozłącznie związana jest z segregacją embrionów i śmiercią wielu z nich. Na czym więc polega zagrożenie życia związane z in vitro? Po pierwsze, hodowla zarodków. W trakcie procedury in vitro szanse na życie dostają tylko najsilniejsze zarodki. Najlepiej rokujące wskazuje lekarz przyjmujący rolę sędziego. Niezaprzeczalnie jednym z najpoważniejszych wykroczeń moralnych związanych z in vitro jest wytwarzanie nadliczbowych zarodków, aby można było wybrać najlepsze. To pierwszy w historii człowieka przypadek, że umyślnie powołuje się do życia ludzi traktowanych jako niepotrzebnych, których w niektórych przypadkach trzeba gdzieś zmagazynować do późniejszego wykorzystania. Czytamy w książce Wobec in vitro. Po drugie, kriokonserwacja. Każdego roku likwiduje się wiele niewykorzystanych embrionów. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych w 2014 roku w termosach kriogenicznych zamrożonych było ponad 1 000 000 zarodków. Nierzadko para decyduje się na zapłodnienie wielu komórek, choć od początku zakłada, że pragnie tylko jednego dziecka. Może więc się zdarzyć, że zamrożone rodzeństwo pozostanie w klinice. Problemem jest też samo zamrażanie i odmrażanie zarodków. Proces ten naraża je na śmierć lub poważne problemy zdrowotne. Watykański dokument Dignitas Personae stwierdza, że istnienie tysięcy zamrożonych zarodków to sytuacja niesprawiedliwości nie do naprawienia. Po trzecie, aborcja selektywna. Kiedy wiele zarodków zagnieździ się w macicy, kobieta znajduje się w ciąży mnogiej. A jeśli chciała mieć tylko jedno dziecko i nie akceptuje wszystkich zagnieżdżonych embrionów? Bywa, że w niektórych krajach dokonuje się wówczas tzw. selektywnej aborcji, zabijając nadliczbowe dzieci. W Polsce praktyka ta jest zabroniona. Po czwarte, diagnostyka preimplantacyjna. To metoda polegająca na genetycznej analizie komórek jajowych lub zarodków przed ich transferem do macicy. Poczęte dzieci są poddane kontroli jakościowej i ilościowej. Dynamiczny rozwój technologii sprawia, że możliwości człowieka stają się coraz większe. Nie pytamy dzisiaj, czy coś umiemy. Polecieć w kosmos, jeździć autem na prąd, począć człowieka poza organizmem matki. Pytanie na nasze czasy brzmi inaczej. Potrafimy, ale czy możemy? Więcej o metodzie in vitro można przeczytać w naszej broszurze, którą bezpłatnie można zamówić w naszym stowarzyszeniu, dzwoniąc pod numer 12 421 08 43. Lub pisząc maila na adres zamawiam@prolife.pl. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału, śledzenia nas w mediach społecznościowych i zaglądania na stronę prolife.pl.